Witajcie, nie było mnie tutaj trochę, chyba około miesiąc. I wynikało to z różnych względów, a przede wszystkim z tego, że Wegunia nam się trochę pochorowała i miała operację. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to więcej wiecie. Ale wszystko już jest okej. Okay. Miała operację na nóżkę. Teraz po prostu musi trochę mniej chodzić, co oczywiście wiąże się z tym, że nie jest zadowolona z tego faktu, ale jest dobrze. Jest dobrze. No, nie ukrywam, że ten czas był mega stresujący dla nas, szczególnie ten moment, kiedy była operacja i zaraz po niej, bo to nigdy nie wiadomo, jak wszystko się potoczy. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłam o tym właśnie zaufaniu drugiej osobie, o tym, że boimy się zaufać, to też o tą sytuację mi chodziło. O to, że bałam się bardzo zaufać, ale musiałam, bo nie mam kompetencji i wiedzy na temat tego, żeby samej pomóc, chociażby właśnie Wedze, czy w ogóle drugiej osobie też w różnych sytuacjach, więc o tym zaufaniu właśnie mówiłam w tamtym odcinku, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam też. Ale już wracając do tej właśnie sytuacji z Wegą, no to tak jak mówiłam, jest lepiej, więc z każdym dniem jest lepiej. Dziewczyna musi się po prostu przyzwyczaić do nowej sytuacji, co nie jest dla niej proste, tak jak przed chwilą wspomniałam, ponieważ była bardzo aktywnym psem i dalej jest. Ale niestety ta aktywność teraz musi być mocno ograniczona. Także tak to wygląda. W międzyczasie planowałam tu wrócić, ale wiadomo, jaka jest sytuacja teraz ogólnie u nas w kraju. Nie za ciekawa. Ale właśnie w związku z tym stwierdziłam, że dzisiaj nagram taki odcinek, w którym nie chcę poruszać tej sytuacji, ale chcę skupiać się na tym, znaczy nie chcę poruszać tej sytuacji, ponieważ no, wszędzie jest tego dużo i to jest zrozumiałe. I nie wiem jak wy, ale ja już jestem też tym przytłoczona, bardzo przytłoczona. Z drugiej strony też targają mną jakieś wyrzuty sumienia, że mnie to nie dotyczy. Wiem, że to brzmi trochę absurdalnie, ale mam takie uczucie w sobie, w sytuacjach, kiedy dzieje się coś złego, takiego globalnego też innym ludziom, a ja nie jestem tym dotknięta i mnie to w ogóle nie dotyczy i mojej rodziny też to nie dotyczy i powinnam być szczęśliwa z tego powodu i wdzięczna i jestem bardzo wdzięczna i doceniam to, że tego nie przeżywam i że moi bliscy są bezpieczni, że ja jestem bezpieczna, że mogę obudzić się w swoim bezpiecznym mieszkaniu, napić się spokojnie kawy rano i nie martwić się o to, że nie mam tak naprawdę nic i że wszystko buduję od początku, można powiedzieć. A przecież tak właśnie to wygląda u bardzo dużej ilości ludzi. I z jednej strony właśnie, tak jak powiedziałam, jestem bardzo wdzięczna i bardzo to doceniam. I cieszę się, że jestem bezpieczna i moi bliscy są bezpieczni. Ale z drugiej strony właśnie mam jakieś takie wyrzuty sumienia nieuzasadnione. I choć robię co mogę, jakoś na ile jestem w stanie, to wspieram i udostępniam to, co mogę i to, co gdzieś tam zweryfikuję, żebyście też mogli wy jakoś wesprzeć, jeżeli oczywiście macie taką możliwość i ochotę. Ale z drugiej strony też mam takie poczucie, bo tutaj w ogóle targają mną różne emocje i różne takie przemyślenia, bo jeszcze z jednej strony mam takie poczucie, że też nie chcę dokładać tych informacji, bo i tak jest ich już dużo. Więc stwierdziłam, że nagram taki odcinek dzisiaj, który myślę będzie pomocny wam trochę, mam nadzieję, bo mi jest. Ja jakoś tak sobie właśnie radzę z tymi wszystkimi sytuacjami, które się teraz dzieją. I w ogóle, jeżeli mnie spotykają jakieś trudne doświadczenia, to też staram się sobie tak radzić. I
nie jestem pewna, czy już taki odcinek gdzieś tam powstał, może, znaczy cały odcinek chyba nie, ale pewnie gdzieś tam przewijały się te sposoby na to, jak sobie właśnie radzić w trudnych sytuacjach. A tak, teraz mi się przypomniało, że powstał przecież odcinek przy współpracy z wydawnictwem Agora o trudnych doświadczeniach na podstawie tej książki. I do tego też Was zachęcam, żeby do tego wrócić, bo tam jest taka też w sumie pigułka tego, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak można sobie poradzić, i nie są tam konkretne podane jakieś gotowe rozwiązania, ale myślę, że jest to taki wspierający odcinek. I dzisiaj chciałabym, żeby też ten odcinek był wspierający. I już przechodząc do rzeczy, to chciałabym się dzisiaj skupić na Was, czyli chciałabym, żebyś Ty, słuchaczu, skupił się na sobie. I nie chciałabym, żeby, chociaż wiem, że czasami jest to odbierane jako takie, dlaczego mam się skupić na sobie, skoro inni potrzebują pomocy. Ale tak jak wiadomo, jeżeli nie zadbamy o siebie, to innym nie będziemy w stanie też pomóc. Także dzisiaj chciałabym, żebyś skupiła się na sobie i pomyślała o tym, jak możesz sobie pomóc w takich właśnie sytuacjach. Chociażby właśnie w takiej sytuacji, jak ja jestem, że bezpośrednio mnie to nie dotyczy, ale jednak dotyczy z wiadomych różnych względów i czujesz się tym przytłoczony, to głównym takim moim sposobem na wyregulowanie różnych myśli, emocji, to jest oddech. I o oddechu Wam tutaj już nieraz mówiłam, bo to jest coś, co mamy bezpłatnie w sobie. I często z tego nie korzystamy, a to jest magiczne. I o tym oddechu dzisiaj chciałabym Ci przypomnieć, o takim głębokim, świadomym oddechu, bo on naprawdę pomaga w sytuacji, kiedy nie wiemy, co zrobić, kiedy jesteśmy przytłoczeni, kiedy mamy różne myśli, lęki, boimy się. Ja odkryłam oddech, ten świadomy, głęboki oddech w momencie, kiedy właśnie miałam zaburzenia lękowe. I o tym też Wam już nieraz wspominałam. Ale nie tylko w takich sytuacjach oddech jest dobroczynny i bardzo nam pomocny. Także dzisiaj chciałabym podkreślić tutaj to, że ten oddech jest bardzo, bardzo ważny i zawsze go masz w sobie, zawsze może Ci pomóc. Tylko należy mieć świadomość, że jest i po niego po prostu sięgać gdzieś tam. Możesz wiedzieć, że masz go gdzieś tam na półce położonej u siebie w środku, odłożonej, i wiedz, że zawsze możesz tą ręką swoją po ten oddech sięgnąć i po prostu zastosować. I mając też na myśli oddech, chciałabym też Cię skłonić ku takim próbom wyciszenia się. Ja na przykład, i chyba to też Wam już mówiłam, mam problem z tym, żeby medytować. Jeszcze nie potrafię dobrze medytować i tak w pełni świadomie. Jeszcze nie dotarłam do tego etapu, kiedy ta medytacja jest moim zdaniem prawidłowa i taka moja. Ale za to w zamian jakby znalazłam taki swój sposób na wyciszenie się. To są takie różne, nawet nie w aplikacjach, ale możecie zrobić swoją playlistę z muzyką relaksacyjną, jakąś taką muzyką, którą lubicie i która Was uspokaja. Mnie na przykład uspokaja muzyka szumu wody czy deszczu, ale głównie szumu wody, na przykład morza, tych fal, które się rozprzestrzeniają. Ten dźwięk jest dla mnie kojący. Zresztą wiecie, że ja uwielbiam morze, więc może dlatego woda jest dla mnie w ogóle czymś takim uspokajającym. Więc jeżeli nie jestem w stanie pójść nad wodę, bo to by było dla mnie najlepsze, ale wiadomo, że nie jestem zawsze w stanie, no to odkryłam, że właśnie taka muzyka, i zrobiłam sobie też taką playlistę, ale też są aplikacje w telefonach bezpłatne, które można sobie ściągnąć, i na przykład są takie krótkie, 5-minutowe, relaksacyjne, wyciszające
momenty. I ja na przykład ostatnio sobie przed snem puszczam, ponieważ po całym dniu natłoku tych różnych informacji, myśli i przemyśleń w mojej głowie, lęków, strachów i tak dalej, takie 5 minut nawet wyciszenia i położenia się, zamknięcia oczu, włożenia słuchawek do uszu i właśnie włączenia sobie tej muzyki sprawia, że naprawdę się wyciszam. Pomaga mi to i lepiej też śpię, co też jest dobroczynnie, to działa na nas, no bo sen jest bardzo, bardzo ważny. I o tym też już chyba Wam tu wspominałam w podcastach. Także to też Wam bardzo polecam. Musicie sobie, znaczy musicie, warto, żebyście znaleźli sobie ten swój dźwięk, bo wiem, że dla niektórych na przykład to może być dźwięk lasu, no, też jest bardzo uspokajający, albo w ogóle najlepiej by było pójść do lasu, tak jak w moim przypadku, ja kocham wodę i najlepiej by było pójść gdzieś nad wodę, no, ale nie jestem zawsze w stanie, ale las jest bardziej może dostępny dla części z nas, także pójście do lasu i po prostu powdychanie tego powietrza, popatrzenie na zieleń. Samo patrzenie na zieleń jest też bardzo uspokajające, wyciszające, regulujące emocje i myśli. Także takie moim zdaniem drobne sposoby na to, żeby się wyciszyć, są no i bezpłatne tak naprawdę. Tak jakby możemy sięgnąć po nie swoją ręką bez jakichś dodatkowych kosztów. Tak samo też ostatnio zauważyłam u siebie, więc może też Tobie to pomoże. I o tym też chyba mówiłam nieraz, że spacery mnie ostatnio bardzo też wyciszają i nawet na Instagramie podzieliłam się ostatnio z Wami tym, że mniej ostatnio biegam, ale bardziej spaceruję, bo po prostu widzę, że bardziej tego potrzebuję i nie teraz bieganie, chociaż też biegam czasami, ale nie bardziej właśnie bieganie, a spacerowanie. I nie wiem dlaczego, ale to właśnie wieczorne spacerowanie, kiedy już jest ciemno, jakoś tak mnie bardziej wycisza i często ostatnio z tego korzystam. I ogólnie spacery też mają bardzo dobroczynny wpływ na regulację emocji, a przy okazji też na naszą sprawność, no bo spacery są bardzo dobrym sposobem na to, żeby po prostu się ruszać. I u mnie też, jeżeli już jesteśmy przy aktywności, to też jakakolwiek aktywność fizyczna bardzo pomaga mi wyregulować myśli, zajmuje też głowę innymi myślami, albo po prostu jestem po aktywności fizycznej na tyle zmęczona i wydzielają się też endorfiny. Wiadomo, przy aktywności się wydzielają. Także te małe, drobne rzeczy, które możemy sobie zrobić, dają nam poczucie, że nie jesteśmy daleko od siebie, że jesteśmy w sobie, że możemy, mamy siłę na to i mamy jakby zasoby do tego, żeby zadbać o siebie, a potem zadbać o innych, bo tak to wygląda. Taki powinien być łańcuch pomagania. Najpierw należy pomóc sobie, a dopiero drugiej osobie. I wiem, że jeżeli słucha to osoba, która teraz jest w bardzo trudnej sytuacji, to pomyśli sobie, że gadam bzdury i farmazony, bo przecież w takich momentach nie ma na to czasu, żeby pomóc sobie. A ja sobie myślę, że na ten oddech, może nie zawsze, ale w większości sytuacji jest czas, chociażby na ten oddech, na te zatrzymanie się na sekundę i odetchnięcie głęboko, świadomie. I to naprawdę, naprawdę pomaga. Naprawdę daje nam takie poczucie, że damy radę, że jesteśmy dla siebie wsparciem, że przez to, że jesteśmy dla siebie tym wsparciem, to możemy być wsparciem dla innych. Jesteśmy zaopiekowani sami i możemy się zaopiekować innymi. I tak na szybko dzisiaj takie krótkie sposoby, moje sposoby, które ostatnio mi pomagają. Chciałam się właśnie dzisiaj z tym z Wami podzielić. Chciałam, żeby ten odcinek był takim wsparciem
taką pigułką wsparcia, szybkiego wsparcia i takiego wsparcia, które możecie sobie dać właśnie bezkosztowo, po które możecie sięgnąć zawsze i żebyście mieli właśnie tą siłę i moc na to, żeby wspierać wtedy innych. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Wszystkim tym, którzy są w trudnej sytuacji, bardzo, bardzo współczuję i bardzo o Was myślę, bardzo wspieram na tyle, ile mogę i jestem w stanie i na ile mam zasobów do tego, żeby to robić. I mam ogromną nadzieję, że wszystko się unormuje i mam nadzieję, że już jesteście wszyscy bezpieczni i że macie wokół siebie osoby, które Was w tym też bezpośrednio wspierają. Ja staram się wspierać na odległość na tyle, ile jestem w stanie. A do osób, które są w takiej sytuacji jak ja, że bezpośrednio nie mają, bezpośrednio nie są dotknięci tą tragedią, bo to jest tragedia niewątpliwie, mam takie zdanie, przemyślenie, że nie czujcie się winni przez to, że Was to nie dotknęło. Wiem, tak jak mówiłam, jest to absurdalne, ale ja takie myśli mam, że czasami się czuję winna właśnie w sytuacjach takich, jeżeli komuś się dzieje tragedia, dlaczego mnie to ominęło. I z jednej strony powinnam się cieszyć i się bardzo, bardzo cieszę. To nie jest tak, że się nie cieszę. Cieszę się, że mnie to ominęło i jestem wdzięczna, doceniam życie i doceniam to, że jestem i że mogę być. Ale z drugiej strony właśnie są takie myśli. Może to wynika właśnie z faktu, że bardzo zawsze współczuję. Głęboko odczuwam to współczucie i może to właśnie wynika z tego. I wiem, że to ani nie pomaga mi, ani innym. Także tylko o tym wspominam, bo myślę, że nie jestem w tym jedyna i chciałabym, żebyście wiedzieli, że to nie jest Wasza wina, że coś takiego się wydarzyło i to nie jest Wasza wina, że Was to nie dotknęło. I należy skupić się na tym, żeby właśnie być wdzięcznym, docenić to, że się jest w takiej sytuacji, jakiej się jest, że się jest bezpiecznym, że się ma to, co się ma. A przede wszystkim docenić to, że jest się przy sobie, że dba się o siebie i w tym też można wtedy dbać o innych, jeżeli mamy na to zasoby, a wtedy mamy większe na to zasoby i możliwości. Także tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. I tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że ten odcinek będzie choć trochę wspierający dla Was. Choć trochę taki odrywający się od tych wszystkich wiadomości i tych wszystkich trudnych informacji, które do nas ostatnio docierają i zostają w naszej głowie. Więc mam nadzieję, że tymi sposobami jakoś będę w stanie i jestem w stanie tym odcinkiem Wam pomóc, żeby tych myśli było mniej albo żebyście je mogli sobie przetłumaczyć, przerobić, żeby mogły może wyjść z Waszej głowy, częściowo przynajmniej. To by było cudownie. Także ściskam Was mocno, bardzo wspieram i dbajcie o siebie, jak najbardziej potraficie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się, mam nadzieję, już niedługo. Wszystkiego dobrego. Buziaki, pa!